W mailu od Ani czytam takie pytanie. Jak wesprzeć swoich najbliższych w tym, by myśleli o swoich potrzebach? I to jest takie pytanie, które zdarza mi się słyszeć i na nie nie mam oczywistej odpowiedzi, ale bardzo Ci dziękuję, Aniu, za to, że napisałaś i myślę, że to jest pytanie, które wielu z nas sobie zadaje. Zapraszam dzisiaj do posłuchania odcinka właśnie na temat tych rozterek. Nazywam się Emilia Kulpa-Nowak i specjalizuję się w świadomym budowaniu relacji opartych na uczuciach i potrzebach. Ania zadała pytanie bardziej złożone, czyli jak wesprzeć swoich najbliższych w tym, by myśleli o swoich potrzebach? To jest pierwsza część pytania. I druga, widzę, że moje bliskie kobiety nie dbają o siebie, nie były tego uczone. Potem jest konflikt. Ktoś nie powiedział, czego potrzebuje, ja się nie domyśliłam i ma pretensje o niespełnione potrzeby. Jak sobie radzić i jak wspierać? I dla mnie to jest bardzo istotne pytanie, jak sobie radzić i jak wspierać? To są dwie części dotyczące różnych bardzo przestrzeni. Spróbujemy im się wszystkim poprzyglądać. Ja tutaj widzę trzy takie części, o których postaram się dzisiaj opowiedzieć. Pierwsza to jest o tym, że ja tak mówię, tak, że ktoś nie myśli o swoich potrzebach. Albo mówię, jak ostatnio ktoś mnie zapytał, widzę, że ten ktoś popełnia błąd, albo widzę, że ten ktoś źle robi. To jest jedna część, tak? To, co ja jakoś sobie widzę, patrzę, myślę na temat tego, co ta druga osoba, jak funkcjonuje, co robi, co wybiera. Drugi kawałek to jest o tym, że się ten konflikt rodzi, tak? Że rodzi się konflikt, bo ta osoba nie powiedziała, nie zadbała, wycofała się. No i potem co? Potem ma pretensje. Potem ma pretensje i mówi, że do mnie ma te pretensje. No więc trzeba jakoś zareagować, albo może nie trzeba reagować. No w każdym razie to jest ten drugi kawałek, a trzeci to jest o dawaniu informacji zwrotnej i co to w ogóle oznacza, po co i kiedy dajemy informację zwrotną. O tych trzech aspektach dzisiaj w kontekście tego pytania postaram się opowiedzieć. A więc od początku. Myślę sobie, że tutaj pierwszym takim słowem kluczem chyba jest słowo ocena. To znaczy, że jak ja mówię, widzę, że moja mama nie dba o swoje potrzeby, albo widzę, że moja przyjaciółka źle robi, pozostając w tym związku, albo zobacz, ci moi sąsiedzi, to oni są tacy biedni, że tak robią. Jakakolwiek to będzie sytuacja, to nawet jeżeli jestem bardzo blisko tej osoby, to i tak 100% informacji nie mam. Mam wiele, dobrze tą osobę znam, dobrze jej życzę, jestem blisko niej, ale 100% nie mam. I to, co się pojawia w tym momencie, to jest moja ocena. Czyli ja mam taką ocenę, że ktoś nie myśli o swoich potrzebach. Ja tak interpretuję rzeczywistość, tak interpretuję świat, tak oceniam rzeczywistość tego człowieka, jego zachowanie, jego potrzeby, to, co mówi tego i to, czego nie mówi, że uważam, że nie myśli o swoich potrzebach. Ja nie wiem, czy on myśli o swoich potrzebach, czy nie, tak naprawdę. Teraz zastanawiam się, czy to rzeczywiście jest z poziomu faktów ta wiedza, ale większość z nas nie była uczona dbania o swoje potrzeby. No tak funkcjonowaliśmy, więc jest to wysoce prawdopodobne, że ta osoba nawet nie wie, jakie ma potrzeby. Okej, tak może być. Natomiast nadal nie wiem, czy ona o tym nie myśli, czy nie ma z tym kontaktu. Może myśli, ale boi się powiedzieć. Bardzo różnie może być. W każdym razie chciałabym się zatrzymać na tym, nie na tym, żeby dyskutować, czy to jest jej potrzeba, czy nie. Czy ona myśli o sobie, czy nie. Czy ona tak ma, czy nie. Bo przecież widzę jakieś przesłanki. Ale przecież powiedziała mi wczoraj, że no przecież mogę się do tego odnieść. Mogę. Ale jakby na chwilę przenieść fokus, swoją uwagę na siebie, to co wtedy zobaczę? Co mi to mówi o mnie? Co mi to mówi dla mnie? Ta moja ocena o tej drugiej osobie. Mówię o tej mojej przykładowo mamie, że no ona w ogóle o siebie nie dba, albo tam przyjaciółce i tak dalej. I co to mówi o mnie? Czy to ja mam coś do opłakania, do odżałowania? Czy to ja chciałabym bardziej dbać? Czy to ja boję się mówić o swoich potrzebach i dlatego zwracam na to uwagę, bo nie jest to dla mnie łatwe, domyślne, spokojne do zrealizowania.
że po prostu biorę swoje potrzeby jako moje, po prostu o nie dbam, po prostu mówię, po prostu się nie zgadzam albo zgadzam na to, czego chcę. Ale nie, jednak mam jakąś rozkminkę na ten temat, więc może tam jest jakaś informacja dla mnie w tym, że taką ocenę postawiłam. Czyli mogę zadać sobie pytanie, jak sobie myślę tą ocenę, że ta osoba nie dba o siebie albo nie dba o swoje potrzeby, to jakie uczucia rodzą się w moim ciele? Frustracja, złość, smutek, żal? Co się rodzi w moim ciele? I jak zobaczę, co się rodzi w moim ciele, to mogę przejść dalej i zadać sobie pytanie, do jakich moich potrzeb kieruje mnie to uczucie? O jakich moich potrzebach przypomina mi ta myśl i ocena na temat tej bliskiej osoby i to uczucie, które się pojawia w moim ciele? Czyli co jest głębiej we mnie? Jaka moja potrzeba? I teraz trochę pofantazjuję, bo ja oczywiście nie wiem, ani nie wiem, jaką Ania ma potrzebę, ani nie wiem, jaką każdy z nas ma potrzebę wtedy, kiedy takie rzeczy różne tego typu i podobne myśli sobie o swoich bliskich, o naszych bliskich albo mniej bliskich osobach, o osobach wokół nas. Ale myślę sobie, że na przykład taka ocena, że ktoś, druga osoba nie myśli o swoich potrzebach, może ona mi przypomina o tym, że ja bym bardzo chciała dbać jeszcze trochę bardziej. Albo może w ogóle bym chciała dbać, a nie umiem. Może chciałabym wsparcia. Może chciałabym odżałować, opłakać to, że w moim środowisku, w moim otoczeniu nie było takiego zwyczaju, żeby mówić o swoich potrzebach wprost. I ja teraz nie umiem, albo jest to dla mnie trudne, jest to dla mnie dużym wyzwaniem. Czyli to jest o wsparciu, to jest o jakiejś wspólnocie, może nawet współpracy tak postrzeganej. To jest może też o jakiejś integralności albo o tęsknocie do takiego poziomu zaufania i szczerości, autentyczności, żeby można było wszystko powiedzieć w tych naszych różnych relacjach, nie tylko w tych najbliższych, w których się naprawdę bezpiecznie czujemy, ale w ogóle w różnych naszych relacjach, żebym ja mogła powiedzieć szczerze moim rodzicom, moim sąsiadom, moim przyjaciołom, kadrze w przedszkolu i szkole moich dzieci, żebym ja umiała, miała do tego zawsze dostęp. Teraz jeszcze pytanie oczywiście, jak powiedzieć o swoich potrzebach, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo kontaktu, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo bycia usłyszanym? Okej, to jest drugie pytanie, albo kolejne jeszcze pytanie. Ale pierwsze to jest to, że ja w ogóle decyduję się powiedzieć i wytwarzam sobie taki nawyk, takie doświadczenie poparte kolejnym doświadczeniem i kolejnym doświadczeniem, w którym mówię. I co się wtedy okazuje? Bo zazwyczaj okazuje się, że świat się wcale nie zawali, jak ja powiem. Może właśnie doświadczę akceptacji i bycia przyjętym z tym, że powiedziałam, że to ważne, że to niesie ulgę, że jest łatwiej odnosić się do różnych rzeczy, rozmawiać o różnych rzeczach, decydować razem, podejmować wspólne decyzje. Jest łatwiej, kiedy wiemy, na czym zależy obu stronom. I to nas w taki naturalny sposób prowadzi do tej drugiej części. Ania pisze, że rodzi się konflikt. Jak ta osoba tak nie dba o swoje potrzeby, to potem rodzi się konflikt, bo ktoś nie powiedział, ma pretensje i tak dalej. Znacie te scenariusze, bo to jest nie raz i nie dwa i nie trzy. Te scenariusze się dzieją. Ja lubię te kolory, o których Miki Kasztan mówi, że ja czasami zgadzam się z zielonego miejsca. Zgadzam się na coś, ktoś mnie o coś prosi i ja się zgadzam na zielono, czyli z radością, chęcią, z entuzjazmem. Po drugiej stronie skali jest kolor czerwony, czyli zgadzam się z miejsca czerwonego, czyli moje usta mówią tak, zgadzam się, albo nic nie mówią, po prostu przyjmują rzeczywistość bez sprzeciwu, ale w środku mnie jest absolutna niezgoda. Nie, ja się nie zgadzam, mnie się to nie podoba, ja tego nie chcę. No ale skoro musisz, może stoję pod ścianą, może mam wrażenie, że jeżeli się nie zgodzę, to coś się skończy, ktoś pokłóci się, odejdzie, zwątpi we mnie, odrzuci mnie w jakiś sposób. To są jakieś moje lęki, myśli, obawy, być może takie się pojawiają, ale z czerwonego miejsca się zgadzam. Zazwyczaj za tą zgodę z czerwonego miejsca przyjdzie nam dosyć dużo zapłacić, bo ona no po prostu jest dla mnie kosztowna. Zgadzam się na coś, czego tak naprawdę nie chcę. I to zostawiam na razie. I to dzisiaj zostawiam, bo nie będziemy dalej wchodzić w ten temat. Natomiast warto, zachęcam do tego, żeby poprzyglądać się różnym naszym zgodom,
Czy one są z miejsca tak, czy z miejsca nie? Te moje zgody podejmowane, wyrażane albo niewyrażane niezgody, które też stają się wtedy zgodą. Bo jak nie wyrażę niezgody, to druga osoba może to zinterpretować jako zgodę. No i po środku skali jest pomarańczowy kolor, który jest taką zgodą, że to nie jest coś, co naprawdę bym chciała z radością wybrać, ale jestem w stanie się tym zaopiekować. Czyli zgadzam się ze względu na ciebie, zgadzam się ze względu na jakieś wyższe cele, zgadzam się, bo widzę w tym sens, zgadzam się, bo mi zależy jeszcze na czymś innym i tą frustracją, dyskomfortem, który się w związku z tą zgodą pojawia, decyduję się zaopiekować. Jeżeli się nie decyduje zaopiekować, no to i tak będzie za chwilę konflikt. Ale jeżeli się decyduje zaopiekować, to poproszę o empatię, sama sobie dam empatię, ogrzeję jakoś to swoje miejsce, no to jest duża szansa, że nie będę musiała za to zapłacić. Natomiast przykuło moją uwagę w tym zapytaniu Ani to zdanie, że rodzi się konflikt. Bo ta osoba nie powiedziała, a potem się spodziewa, że będzie jakoś uwzględniona albo się nie spodziewa i ma jakieś pretensje, że on się wtedy rodzi. Natomiast ja sobie myślę, że ten konflikt był już wcześniej. Był wcześniej, bo ta osoba miała już wcześniej inne potrzeby, ale wybrała, że zaspokoi jakąś inną, jeszcze inną potrzebę, na przykład potrzebę łatwości, akceptacji albo jakąś inną. I nie zaspokoi tamtej swojej potrzeby, być może nawet na nieświadomym poziomie, bo ona może nie uświadamiać sobie, że taką potrzebę ma. Ale wybrała, świadomie lub nieświadomie, że pójdzie za tym, co jest łatwe w tym momencie. To nie mówienie o swoich ważnych potrzebach, to jest właśnie zaspokojenie na przykład potrzeby łatwości i akceptacji. Może bała się, że będzie jakaś krytyka, jak powie nie, że coś będzie jakoś niekomfortowo, więc wolała zadbać o komfort. Ale potem okazało się, że jednak to było dużym kosztem. Weźmy taki przykład. Proszę swoją mamę, żeby zaopiekowała się moimi dziećmi. I mówię jej, kochana, tutaj w niedzielę ja mam jakąś sprawę, bardzo cię proszę, zajmij się dziećmi, albo ci przywiozę na weekend, albo jakoś. I czy to jest dla ciebie okej? I ona wtedy sobie myśli tak naprawdę, kurde, miałam inne plany, chciałam pójść w góry, popływać, coś, poleżeć plackiem, jestem taka zmęczona. A tu mi te dzieci, małe, płaczące, albo jakiekolwiek inne. I to sobie myśli, a jednocześnie sobie myśli, no tak, no ale przecież na kogo może liczyć, jak nie na babcię? No nie ma nikogo innego, tylko mnie, no przecież ja muszę. Albo jeszcze coś innego. A na głos mówi do mnie, no dobrze, no jak potrzebujesz, no oczywiście, no to w piątek wieczorem przywieź dzieci. I tak, no zajmiemy tutaj, oczywiście, zajmiemy się. Nie wyraziła tego, że ma inne plany, że ma inne potrzeby, że chciałaby odpocząć, to jest potrzeba odpoczynku, albo pójść w góry, potrzeba ruchu, albo zwyczajnie chciałaby w spokoju sobie, nie wiem, poczytać książkę, to jest może potrzeba rozwoju, a może z większym wyprzedzeniem być informowana, żeby mogła się na to nastawić, to jest coś o uwzględnianiu na przykład, o potrzebie bycia wziętym pod uwagę, a może o wyborze, może chciałaby czuć, że naprawdę może powiedzieć nie, a teraz jej się wydaje, że nie może powiedzieć nie, że nie ma tego wyboru. To nie znaczy, że naprawdę go nie ma, ale w jej przekonaniu, w jej świecie teraz być może go nie ma. Bierze te dzieci, spędza z nimi te 2 dni albo 3, albo tyle, ile trzeba, albo nawet godzinę, ale czuje, że to było dla niej za dużo, że to było jakimś dużym kosztem, że to było niekomfortowe, że musiała z czegoś zrezygnować, że potem jeszcze przyjaciółka zadzwoniła, że idą na ploty z innymi dziewczynami i że nie mogła pójść, bo przecież miała te dzieci na głowie cudze. I ja w końcu przyjeżdżam po te dzieci i mówię, o super, dzięki. I biorę. I nie zwróciłam uwagi nawet na to poświęcenie. A ona mówi, a jak to tak dzięki? A ty nie widzisz, ile ja się napracowałam? W ogóle mnie nie doceniasz. Albo nic nie mówi, ale następnym razem mi powie, ty jesteś taką niewdzięczną córką. Znacie te teksty. I wtedy, tak jak w tym dowcipie, oczy w słup i po słupie. No jakby w ogóle, o co chodzi? Ej, o co chodzi? No bo przecież kazałaś mi się dziećmi, ale ja cię tylko zapytałam, tak? I tu mamy, wtedy mamy ten konflikt, o którym Ania pisze, że on się wtedy jakoś ujawnia. On się wcześniej po prostu nie pokazał, ale on wcześniej już był. To był konflikt wewnętrzny tej osoby, kiedy ona wybrała
zaopiekować się tymi potrzebami, na przykład łatwości i akceptacji, dużym kosztem innych potrzeb, autentyczności, wyboru, odpoczynku, rozwoju i innych. I tamte potrzeby nie zniknęły. One nadal były. A jeszcze potem się okazało, że się dołączył do tego jakiś szacunek, wdzięczność, że tak naprawdę bardzo chciałaby być doceniona albo chciałaby uznania, że to było trudne, że musiała z czegoś zrezygnować. A tu córka przyjechała i po prostu wzięła dzieci i już. I to było jakieś za proste dla niej. Ej, jak to? Ty się dobrze bawiłaś, a ja nie. I potrzebuję tutaj, żebyś jakoś to uwzględniła, nazwała, zobaczyła. Tak? Czyli o potrzebie właśnie na przykład bycia docenionym. Jak mogę sobie z tym radzić? Jeżeli mam już takie doświadczenia, że wcześniej tak bywało, czyli że kogoś na przykład poprosiłam o coś, ten ktoś się zgodził, a potem mi to wypomniał. Albo że ta osoba nie wypomina mi, ale widzę, że jest jakoś spocona, zdziajana, zabiegana, ledwo wyrabia na zakrętach. Albo usłyszałam, że przełożyła coś innego. W kierunku do mnie tylko jakoś tak wywróciła oczami. Jeżeli mam jakieś fakty, do których się mogę odwołać, albo jakieś przeczucie, że to może być trudne, albo po prostu zależy mi bardzo na tej relacji i nie chciałabym, żeby druga osoba się naciągała i mówiła tak z czerwonego miejsca, tak naprawdę myśląc nie, to mogę to sprawdzać. Mogę się upewniać. Czyli proszę przyjaciółkę, żeby została z moim psem na 2 dni i ona mówi tak, a ja sprawdzam. I na przykład mówię jej to, co w NBC nazywamy rozróżnieniem między prośbą a żądaniem. Mówię jej, kochana, mam też inne opcje. Albo wiesz co, nie mam innych opcji w tym momencie, ale znajdę, jeżeli ty nie masz ochoty. Także nie zmuszaj się, powiedz tak tylko wtedy, jeżeli naprawdę chcesz mi powiedzieć tak. Tylko wtedy, kiedy naprawdę chcesz mi powiedzieć tak. Nie chciałabym, żebyś robiła to swoim kosztem. Sprawdź jeszcze raz. Albo to wiesz co, może jutro mi odpowiesz, żeby to nie było tak od razu na gorąco. I zastanów się przez chwilę, bo wiem, że 2 dni z psem to jest duży wysiłek. Czyli takie upewnianie, sprawdzanie, czy na pewno ta osoba się zgadza i z jakiego miejsca. I z jednej strony oczywiście mi zależy, żeby się zgodziła i jakaś część mnie mówi, no dobrze, oby się tylko zgodziła, muszę ją jakoś przekonać. No ale jeżeli zależy mi też na relacji z tą osobą i na tym, żeby ta relacja się pięknie rozwijała i kwitła, to zależy mi też na tym, żeby nie było nie, a tak było tak. Tak będzie naprawdę tak, tylko wtedy, kiedy dopuszczamy nie do naszej relacji. A druga myśl a propos tego konfliktu to jest to, że ja nie odpowiadam za życie i za decyzje innych osób, bo ta osoba jest dorosła i ja nie jestem jej rodzicem, tylko jestem na partnerskim poziomie. Ja jestem dorosła i ta osoba jest dorosła. No chyba, że to dotyczy dzieci, ale ja rozumiem, że nie rozmawiamy tutaj o dzieciach. Jeżeli chodzi o relacje z moim mężem, z rodzicami, z przyjaciółmi, z sąsiadami, z kadrą w szkole, z kimkolwiek, to oni wszyscy są dorośli. I oni wszyscy w teorii mają umiejętności zadbania o swoje potrzeby, zadbania o swoje zauważenie w ogóle swoich emocji i zadbania o nie. I to nie jest moje zadanie, żeby o wszystkich zadbać, żeby wszystkich zrozumieć, żeby każdego przyjąć. To po prostu nie jest moje zadanie. To, co ja mogę zrobić, to zająć się sobą, siebie rozumieć. Ja mogę się zgadzać z miejsca zielonego, ewentualnie pomarańczowego, ale z czerwonego nie i tak dalej. To jest cały czas moja przestrzeń. I idąc za cytatem, który na pewno dobrze znacie, że to ja mam być zmianą, której chcę w świecie, to jeżeli sobie tak myślę, że moje bliskie kobiety albo moi bliscy mężczyźni nie dbają o swoje potrzeby, to ja mogę im pokazać niejako. To oczywiście nie robię tego po to, żeby im pokazać, tylko robię to po to, żeby o siebie dbać. Ale staję się wówczas inspiracją. Staję się wówczas przykładem, że tak się da, że tak można, że świat się nie wali, jak się powie. Zaczynam od siebie. I ja w tej relacji daję przestrzeń do tego, żeby mówić nie, bo ja po prostu mówię nie. Oraz ja dopytuję, czy na pewno ta osoba nie chce powiedzieć nie. Trzecim aspektem, o którym powiedziałam na początku, jest kwestia informacji zwrotnej. Czyli jak już widzę, że działanie drugiej osoby nie wzbogaca mojego świata, nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb moich, to mogę się zdecydować dać informację zwrotną takiej osobie. I teraz pierwszy krok przygotowania do informacji zwrotnej, dodania komuś informacji zwrotnej, pokrywa się trochę z tym, o czym mówiłam na początku.
Czyli najpierw sprawdzam, jakie moje potrzeby zaspokoi danie komuś informacji zwrotnej. Czy tam przypadkiem nie ma takiej ukrytej, nieuświadomionej jeszcze motywacji, żeby jakoś się poczuć lepiej, że jak ja jestem taka mądra, taka dobra, taka lepsza, taka bardziej wartościowa, bardziej oświecona i tak ci powiem dobrze, to tak naprawdę ja sobie zbieram takie moje własne punkty na skali poczucia własnej wartości, miłości do siebie, akceptacji dla siebie i próbuję je jakoś sobie zaskarbić twoim kosztem, udowodnić sobie, że jestem fajna. I tym samym próbuję pozyskiwać z zewnątrz, co oczywiście jest kompletnie nieskuteczną strategią. Ale czy czasami tak nie jest? Jak sobie przypominam różne takie dziecięce gierki, kiedy ja byłam dzieckiem i było: ty możesz się bawić ze mną, a ty nie możesz się ze mną bawić. A ciebie zapraszamy, a ciebie nie. A ty musisz przynieść ciasteczko, żeby coś tam. A ty idź i ukradnij lizaka ze sklepu. Nie wiem, w jakich grach wybraliście udział, ale różne rzeczy tego typu się działy. I ja myślę, że za tym bardzo często stało takie pragnienie bycia naprawdę widzianym, bycia naprawdę przyjętym, przynależności, akceptacji, takiego potwierdzenia, że jestem okej, że jestem chciana, chciany, że jest dla mnie miejsce. I my czasami nadal, oczywiście nie chcąc tego świadomie, ale troszeczkę gramy w tą samą grę z naszymi bliskimi. I kiedy się zabieramy do informacji zwrotnej i nie zrobimy sobie tego rachunku sumienia i nie sprawdzimy ze sobą, czy ja aby na pewno nie próbuję troszeczkę tej osoby jakoś skrzywdzić albo umniejszyć po to, żeby sobie trochę dodać, bo się czuję jakoś niepewnie w tej relacji i zamiast się tym moim niepewnie w relacji zaopiekować, to idę do tej osoby i próbuję jej kosztem się tym zaopiekować, to ten rachunek sumienia jest moim zdaniem niezbędny na początek. Bo jak pójdę bez tego rachunku sumienia, to jest duża szansa, że coś w tej relacji pęknie. A mnie nie o to chodzi. Mnie chodzi o to, to są bliskie osoby, ważne dla mnie osoby. Więc idę tylko wtedy, kiedy naprawdę mam otwarte, czyste serce i szczerą intencję wsparcia, bycia z tą osobą i tego, żeby jej działania naprawdę wpływały na moje potrzeby, jakoś pozytywnie, zaspokajając je, pomagając mi zaspokajać swoje potrzeby i na naszą relację pozytywnie, wspierająco. I dla mnie to jest największa część, najważniejsza część dawania informacji zwrotnej drugiej osobie. Zatrzymanie się na sobie tak długo, jak to będzie potrzebne. Może potrzebuję jeszcze 6 sesji empatii i jeszcze rok terapii, żeby zrozumieć, dlaczego to jest dla mnie takie kłujące, takie nieprzyjemne? Dlaczego chciałabym tej osobie trochę umniejszyć? A może potrzebuję jeszcze 30 lat pracy nad tym? Okej, ale nie idę do tej osoby, bo to nie jest o niej, to jest cały czas o mnie. A więc dopiero w momencie, kiedy mam taką jasność i otwartość, czyli z jednej strony naprawdę chcę ci powiedzieć o tym, bo cię w jakiś sposób kocham, poważam, szanuję i to jest dla dobra naszej relacji, dla twojego dobra i dla mojego dobra. I widzę te potrzeby, które chcę zaspokoić w ten sposób. A z drugiej strony otwartość na to, że ty powiesz: nie, to jest inaczej, albo nie zgadzam się, albo nie chcę nic zmieniać. To jest też ważne, taka otwartość na to, że jak ja powiem informację zwrotną, to nie znaczy, że ta osoba się zmieni albo coś zmieni w swoim postępowaniu. To oznacza, że ta osoba tylko usłyszała mój punkt widzenia, tylko i aż. Być może będzie chciała go uwzględnić, a może zupełnie nie. Może ma swój pomysł, swoją ścieżkę, może tak jest, może teraz to jest jedyna dla niej dostępna droga. Może nie ma zasobów ani umiejętności, żeby robić jakoś inaczej, albo po prostu najzwyczajniej w świecie nie chce. Więc dopiero jak to wszystko mam w sobie poukładane, to idę do tej osoby. I nie mówię od razu o tym, jak powinna się zmienić albo co powinna zrobić, tylko najpierw sprawdzam w ogóle chęć tej osoby. Słuchaj, mam dla ciebie jakąś informację zwrotną albo bardziej ludzkim językiem. Słuchaj, chciałabym pogadać o tym, jak się czasami dzieje w naszych relacjach. Czy masz ochotę posłuchać tego, jak to jest dla mnie? Nie co ja uważam o tobie, tylko jak to jest dla mnie, jak to na mnie wpływa. Jak ja to widzę ewentualnie, ale o mnie cały czas, a nie co widzę o tobie. Czy masz w ogóle chęć? A jak masz chęć, to kiedy będzie czas, żeby o tym pogadać? I może usłyszymy: nie mam otwartości, żeby o tym gadać. Nie mam ochoty z tobą o tym rozmawiać.
Jest dla mnie za trudno, żeby w ogóle rozmawiać na ten temat teraz. Nie wiem, dam ci znać. Może w przyszłym roku. Takie trochę zawaluowane nie. I przyjmuję to. Jak nie ma ochoty, nie ma zasobów, nie ma możliwości, nie ma czasu, to nie. To po prostu ja dalej się opiekuję tą moją frustracją, która w związku z tym powstała. I nie idę do tej osoby. Widocznie to nie jest ten moment. A jeżeli to jest ten moment i ta osoba powie tak, jutro po kolacji, dobra, umawiamy się po kolacji na telefon albo na spotkanie, w zależności kim jest ta osoba, siadamy, rozmawiamy, to o czym mówię w tej informacji zwrotnej? Nie mówię takiej oceny krytycznej lub nie, w stylu wiesz co, siostro, ja widzę, że ty w ogóle nie dbasz o swoje potrzeby. Mnie to jakoś martwi, chciałabym cię w tym wesprzeć. Nie, raczej mówię o swoich potrzebach albo o swoich obserwacjach. Wiesz, kochana, obserwuję trzeci tydzień z rzędu, że gdy ci proponuję wyjście wieczorem, to ty mówisz, że nie, bo kładziesz dzieci spać. Jak zapytałam, czy twój mąż zostanie z dziećmi, to powiedziałaś, że nie, że w ogóle jak sobie to wyobrażam. Też słyszałam, że tam jest coś o myciu podłogi, jakieś tematy wokół tego, jakieś niezadowolenie. I chciałabym sprawdzić z tobą, jak to jest dla ciebie, jak ty się z tym masz. Mnie to jakoś zaniepokoiło, jakoś chciałabym w naszej relacji po pierwsze kontaktu, jakiejś bliskości, żebyśmy mogły, miały dla siebie czas, żebyśmy mogły się spotykać ze sobą, tak? Czyli mówię o mojej potrzebie takiej w naszej relacji. Ale też jak słyszę, że jakoś robisz więcej w domu na tyle dużo, że nie masz czasu na odpoczynek, to też mnie to trochę niepokoi, bo jakoś mi się wydaje, że odpoczynek jest bardzo ważny. Znowu mówię o potrzebie odpoczynku. Czyli mówię o swoich potrzebach. Jak ty to widzisz? Jak ty byś chciała o tym... Czy ty byś chciała o tym porozmawiać? Więc mówię o faktach, o uczuciach i o potrzebach i powstrzymuję się od ocen. Jak powiem ocenę, wiesz, to jest nie fair, że tak dużo pracujesz, a twój mąż tak mało. Po pierwsze, ja nie wiem, ile oni pracują. Po drugie, może on naprawdę ma trudny czas teraz w swojej pracy i naprawdę wraca wypompowany. Trochę w inny sposób, ale nie jest w stanie dać swojej głowy rodzinie. Może jest jeszcze jakoś zupełnie inaczej i ja tego po prostu nie wiem. Jak powiem, jak jest, jaki jest świat, przecież widzę, że ty się marnujesz przy nim. Albo przecież widzę, że on nic nie robi, leni się całymi dniami, a ty taka biedna jesteś. Jak powiem coś tego typu, no to raczej jest dosyć duża szansa, granicząca z pewnością, że ta osoba albo się rozsypie i się rozpłacze i w ogóle powie tak, bo jestem taka beznadziejna, bo ja nie umiem o siebie zadbać i weźmie na siebie taką winę za tą całą sytuację, albo zacznie się bronić i mnie atakować. A może nawet zerwie ze mną relację. Dlaczego mówisz źle o moim mężu? Ja się nie zgadzam, żebyś tak mówiła o moich najbliższych. Przecież to jest mój mąż, którego wybrałam i tak dalej. I nagle się okazuje, że już nie mówimy o tym, że ja się trochę niepokoję, czy ona ma zasoby w ogóle, żeby o siebie zadbać, żeby zadbać o naszą relację, żeby się ze mną spotkać. Tylko nagle rozmawiamy o jej małżeństwie, oceniamy jej męża i jej wybory sprzed 10 czy 20 lat, kiedy stawała na ślubnym kobiercu. Poszliśmy zupełnie nie w tą drogę, w którą ja bym chciała zaprosić i ją, i siebie, i was. A jak powstrzymam się od ocen, nawet jeśli przychodzą do mojej głowy, i zostanę w przestrzeni faktów, uczuć i potrzeb, to jest szansa, że ona mnie usłyszy i jest też szansa, że ja ją usłyszę, bo ja daję informację zwrotną z bardzo, bardzo otwartymi uszami. Bo następnym krokiem w informacji zwrotnej to jest sprawdzenie, jak ten mój komunikat w ogóle wylądował w tej osobie, czyli jak ona go odebrała, jak ona się z nim czuje, czyli co ty na to, kiedy ja to mówię, albo jak ona widzi te fakty, a jak ty to widzisz, całą tę sytuację, jak to wygląda z twojej perspektywy, tak? Czyli jedno pytam, jak się czujesz, że ja jej to mówię, albo jak się czuję, gdy ja jej to mówię, drugie to się pyta mojej perspektywy. Mogę się też zapytać, jak mnie zrozumiała, co takiego najważniejszego usłyszała w tym, co ja powiedziałam, bo dzięki temu sprawdzę, czy w ogóle to, co powiedziałam i to, co ona usłyszała, to jest to samo. Miałam kiedyś taką rozmowę, żeby dać przykład, gdy powiedziałam drugiej osobie właśnie, że widzę pewne rzeczy, to mnie niepokoi, jak ona to widzi, a ta osoba powiedziała, no tak, no ja jestem beznadziejna i z niczym sobie nie radzę. I ja miałam takie, ojej, naprawdę tak to usłyszałaś? Bo mnie chodziło zupełnie coś innego. Mnie chodziło o to, że potrzebujesz być może trochę wsparcia. Zastanawiałam się, czy
czy byś chciała, czy byś miała skąd to wsparcie czerpać, a nie, że sobie nie radzisz. I ta osoba powtórzyła, no ja wiem, ja sobie nie radzę. No miałyśmy później dłuższą rozmowę na ten temat, ale to, co my mówimy, tak często przesiane przez to kulturowe i historyczne, czyli naszych wcześniejszych doświadczeń sito, trafia do naszego serca jako krytyka, jakaś obelga, czepianie się. Nawet jeżeli bardzo przywiążemy do tego dużo uwagi, żeby naprawdę nie powiedzieć nic krytycznego, to ta druga osoba może zareagować poczuciem winy, wstydem, albo takimi myślami, że jest osądzana, odrzucana, że jest z nią coś nie tak, że jest jakoś nie okej. No i wtedy przyjmuję z empatią wszystko, co ta osoba powie. Może mi się też trochę oberwać, ale po to przychodzę przygotowana do informacji zwrotnej, żeby naprawdę móc utrzymać przestrzeń, jeżeli ta osoba powie mi coś nieprzyjemnego. Odbije piłeczkę, zaatakuje, albo powie coś w stylu, a co ty myślisz, że ty jesteś taka świetna? Albo nie wiem, co jeszcze może powiedzieć, ale wy na pewno dobrze wiecie. A więc całą tą informację zwrotną traktuję jako początek do rozmowy. A jak mówię rozmowa, to mam na myśli przede wszystkim moje słuchanie. To znaczy ja słucham tak długo, jak to jest potrzebne, żeby naprawdę przyjąć to, co ta druga osoba uważa, myśli, obawia się, jakie ma potrzeby, zaspokojone lub niezaspokojone. I przyjmuję je tak, jak potrafię. Najlepiej z miłością, a jak nie potrafię z miłością, to nie. Więc nie wiem, czy odpowiedziałam ani na ani pytanie. Nie wiem, czy odpowiedziałam na wasze pytanie, jeżeli wam się takie pytania pojawiają czasami. Ale ja z tymi myślami, że tamta druga osoba naprawdę coś powinna i to naprawdę jest ewidentne i naprawdę trzeba jej powiedzieć, bo to no nie da się temu zaprzeczyć. To z tymi myślami jestem bardzo uważna i oczywiście wiele razy daję im się ponieść i bardzo im wierzę, tym myślom. Ale jak mi się uda zatrzymać i powiedzieć sobie, hej, moment, daj sobie szansę na przepuszczenie, przefiltrowanie tego przez empatię i zobacz, czy nadal wierzysz tej myśli, to zwykle już przestaję wtedy tej myśli wierzyć. Albo nie wierzę jej tak bardzo, albo w ogóle już jej nie wierzę. Z taką myślą o tym, że najważniejszy jest kontakt i relacja, a nie moja racja w tej sytuacji, was zostawiam i przypominam o lajkowaniu, serduszkowaniu, udostępnianiu. To są bardzo ważne aktywności, jeżeli tylko macie ochotę wspierać to, co ja robię, jakoś was to cieszy, wzbogaca, to podejmujcie te działania w social mediach, one są bardzo ważne dla mnie z punktu widzenia twórcy tego podcastu. I zapraszam was i informuję, jeżeli jeszcze o tym nie wiecie, o tym, że już niedługo startuje kurs Studium Relacji. Studium NVC, tam jest głównie NVC, jest troszeczkę o ciele, troszeczkę o neurobiologii. 8 aż spotkań z 8 tematami w kolejnych miesiącach. Długa, rozwojowa podróż dla tych, którzy są rzeczywiście zdecydowani podążać drogą NVC i chcą siebie przede wszystkim rozwijać i patrzeć przede wszystkim na siebie i zaglądać, co mi robi ta myśl, że ktoś coś powinien albo że ktoś czegoś nie powinien i budować relacje z innymi ludźmi dzięki temu, że ma poukładaną relację ze sobą. Oczywiście w opisie będzie podany link, a możesz też znaleźć ten kurs Studium Relacji ze Sobą i z Innymi na stronie nvclab.pl. Zapraszam i do zobaczenia za 2 tygodnie.